Cześć, Adałkowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam Was na premierowy przegląd szybkich hands-on z nowymi telefonami HTC, HTC U11 Live i HTC U11! Firma HTC zaprezentowała dziś dwa nowe modele. Oba należą do serii U. Mówimy o HTC U11 Live i HTC U11. Zerknijmy najpierw na ten mniejszy, prostszy, tańszy z modeli. HTC U11 Live to taka tańsza wersja, prostsza wersja flagowej U11. Pomimo tego, że telefon jest zauważalnie tańszy, bo kosztuje niecałe 1500 zł. Ma sporo rozwiązań znanych z flagowego U11, chociażby interfejs, który obsługujemy za pomocą ściskania obudowy telefonu, Teraz wzbogacony o nowe funkcje i możliwości. Smartfon zadebiutował z Androidem 80 już na pokładzie w momencie startu, a napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 630 wspomagany przez 3 lub 4 GB RAMu i, i telefon ma do tego jeszcze 32 albo 64 GB pamięci wewnętrznej. Tutaj oczywiście wersje te zmieniają się zależnie od regionu. Telefon ma wyświetlacz o przekodnej 5,2 cala i rozdzielczości Full HD o standardowych proporcjach, natomiast obudowa smartfonu jest wodoszczelna zgodnie z certyfikatem IP67. Warto przyjrzeć się aparatom fotograficznym. Co ciekawe, oba są 16-megapikselowe, oba mają obiektywy o jasności 2,0 i w zasadzie można powiedzieć, że będą miały bardzo podobne i zbliżone możliwości. To oczywiście sprawdzimy podczas testów, a zanim przejdziemy do telefonu z Plusem, dodam jeszcze, że HTC U11 Live zasila akumulator o pojemności 2600 mAh. HTC U11 Plus to z kolei wyższa wersja flagowego U11, czyli coś jeszcze bardziej niż flagowiec. I tak, mamy tutaj 6-calowy ekran o rozdzielczości 2880x1440 pikseli, czyli to jest QHD+, co oznacza, że mamy ekran rozciągnięty do proporcji 18x9. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, a cała obudowa spełnia wymogi certyfikatu IP68. W przypadku tego smartfonu, sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 835 z 8 rdzeniami taktowanymi do 2,45 GHz i wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej. Natomiast pamięć wbudowana mieści 128 GB, i znowu zapewniono nas, podobnie jak w przypadku U11, że to jest wersja globalna i nie będzie żadnych zmian pomiędzy regionami, w których będą te telefony oferowane. Aparaty przyjęto Zu 11, czyli 12 megapikseli z tyłu z obiektywem 1,7, natomiast z przodu 8 mega, z obiektywem o polu widzenia 85 stopni i jasności 2,0 oczywiście również i w 11 plus znajdziemy flagowe rozwiązania HTC jak na przykład słuchawki USONIC dostosowujące brzmienie do możliwości słuchu użytkownika oczywiście również wyposażone w aktywną redukcję szumów znajdziemy w tym modelu również głośniki BOOM SOUND, które tutaj są jeszcze głośniejsze i grają jeszcze lepiej niż w 11 z ze względu na większe komory akustyczne wewnątrz obudowy telefonu, naturalnie jest obsługa kodeków APTX, LDAC, jest Bluetooth 5.0, czyli wszystko to, co mieliśmy również w 11. Tyle, że tutaj mamy to wszystko podane w nowej formie, yy, z ekranem o innych proporcjach, z modniejszą, węższą ramką, chociaż nie ekstremalnie wąską, ale zdecydowanie mniejszą. No i wszystko to razem zasili nam bateria o pojemności 3930 mAh. Telefon ten będzie dostępny na naszym rynku w dwóch wersjach kolorystycznych. Pierwsza jest po prostu czarna, natomiast druga jest szalenie efektowna, z półprzezroczystym tyłem obudowy, odsłaniającym między innymi i tu uwaga cewkę do bezprzewodowego ładowania i to jest kolejna rzecz, której brakowało w U11, a w 11 Plus mamy duże brawa. Telefon ten będzie kosztował na naszym rynku 3399 zł, niecałe 3400 i, tak jak powiedziałem, będzie dostępny tylko w dwóch kolorach, aczkolwiek w Azji podobno pojawią się jeszcze inne wersje kolorystyczne. To na razie wszystko na temat nowych modeli HTC. Naturalnie teraz czekamy na to, aż pojawią się w naszych recenzjach, na które już teraz Was serdecznie zapraszam. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach.